Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Grand Heroes of Might and Magic 3. Słuchajcie, jestem delikatnie zmęczony, rzekłbym, bo też, no cóż, gorączka czwartkowej nocy tak zwana mnie dopadła. Nie, no wczoraj byłem u gimperów, jeszcze żeśmy troszkę preimprezowali, dlatego jestem delikatnie zmęczony. Tylko i wyłącznie tyle chciałem wam powiedzieć, że jeśli popełnię jakieś błędy w tym odcinku, a niewątpliwie to zrobię i pewnie będę musiał wczytywać grę, to miejcie to na uwadze. Słuchajcie, lecimy dalej. Mapa nagle stała się prostsza. W ogóle dziękuję za dużo komentarzy, bo widziałem, że dużo pisaliście i o wczytywaniu, to jedno, ale troszkę rad, że właśnie generalnie ta mapa jest taka, że gra się po prostu dosyć długo i jest taka w miarę skomplikowana, tak pisaliście mi z tego, co sobie tak gdzieś widziałem. To dziękuję za informacje w takim razie, nie czuję się aż tak źle w takim razie z moimi skillsami heroesowymi, więc to jest jakiś przynajmniej plus całej zastałej sytuacji. No i co? No i grajmy, tańczmy, bawmy się, interesujmy się grą i może właśnie się tym zajmiemy teraz, a zamiast tutaj pitolić jakieś głupoty. Muszę się troszkę jeszcze oswoić z rozgrywką, bo przyznam szczerze, że jeszcze się nie oswoiłem. Słuchajcie, w ogóle Total War Warhammer wyszedł, wiecie? Kupiłem sobie go wczoraj. Jezu, jakie to jest kurwa drogie. Ja po prostu zawsze z żoną prowadzimy takie, wiecie, finanse sobie, nie? Jest taka apka, bardzo fajna, w ogóle polecam, jeżeli chcecie sobie kontrolować finanse. Się nazywa Fibi. Nie jest tania, ona chyba 10 zł kosztowała, czy coś takiego. Nie jest tania, no jak na apkę nie jest tania. Kupiliśmy sobie ją. I po prostu mamy na dwa urządzenia, bo chyba tam ta darmowa wersja jest na jedno, my na dwa urządzenia sobie kupiliśmy na pewno, żebyśmy obydwoje mogli tam wbijać wszystko i tak dalej. No i kurde, przyznam wam szczerze, że naprawdę jak tak patrzę na moje wydatki, to czasami dużo tego wychodzi, ale może nie o tym, mówię o samym Total Warze. I kurde, no naprawdę giera jest bardzo, bardzo droga, 60 euro za grę na Steamie. W sensie ja znalazłem, przez te wszystkie porównywarki i ceny znalazłem, za 35 euro, ale to nadal jest kurde 140 zł, chyba coś takiego, więc generalnie w chuj drogo, w sensie nazywajmy rzeczy po imieniu, jest to bardzo droga rzecz, jak za grę, ale grałem teraz, powiem wam szczerze, że mi komputer już nie wyrabia, w sensie wyrabia oczywiście, w sensie mogę grać, nie wiem jakby to w ogóle wyglądało w nagrywaniu, mogę grać oczywiście, ale gra jest mega ciężka, w sensie dla procesora mam takie wrażenie, bo po prostu, no nie wiem, jest cholernie duża i wow. W sensie myślałem, wiecie, czy ogrywać ją na kanale. Jeszcze nie wiem. Na pewno się chcę z nią oswoić, bo jest. Ja to nazwę, wiecie, bardziej czym? Takim dużym DLC do Warhammera 1. To się nazywa nominalnie dwójką. Ja bym to nazwę, mówię, dużym DLC do 1 niż dwójką. Prędzej, gdybym już miał jakoś to nazywać. Ciężko mi jeszcze wydać jakiś jednoznaczny osąd na temat jako takiej samej gry, bo jest to nominalnie standalone, wiecie, z pojedyncza gra, więc no kurczę, no to o czymś jednak świadczy. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, ten martel jest ewidentnie coś zbugowany. Gdzieś ty wyszedł, tutaj, no dobra. Mam dużo nagle wrogów. Ja muszę się przestać kutasić na jednego bohatera. Po prostu on tak głupi, ten po prostu nawyk grania na jednego bohatera. To jest po prostu dramat, że ja tego nigdy się jeszcze nie oduczyłem. Który jest w miarę dobry? No nie jesteś dobry. Tam był jeden dobry, pamiętam, w tym zamku. Nie, w tym zamku był dobry. W sensie Tyrant. Zrobimy armię, dla drugiego bohatera zrobimy. Nie mam Kaida na wojnie, nie? Pewnie, że nie mam. Tak samo jak i Heista, nie mam i połowy czarów. Dobra, to nie jest aż tak istotne w takim razie. No dobra, to trochę wyjaśnię. Teraz. To będzie można zebrać, no problemo. Wróć w tamtą mańkę, bo tam będzie trochę woja wrogiego. Ty jeszcze nic, ty jedziesz tu. Zbierz to, albo inaczej. Czego mi brakuje w tej armii? Miecznik mógłby być silniejszy. I łąk. Jeszcze jedna rzecz. Miecznik i łąk. Zacznijmy od miecznika, załóżmy. Dobra, weź to i weź faktycznie tego miecznika. 13 sztuk. Bywało lepiej, żeby. Jedziesz tam. Zaraz przerzucisz mu wojsko, a my zaczniemy kiść cash i stąd wyjedziemy z Old Town i zacznę grać na drugiego bohatera. Ja nie wiem, czy ja tym drugim bohaterem nie chciałbym spróbować się z tym sunspilistym martelem. Z drugiej strony już zaraz będzie o Feniksy dziad. Znaczy, może nie będzie miał, bo pewnie nie ma tego, surowców do tego. Ten jest strasznie agresywny, czerwony znowu. Przegapiłem ten tydzień, ale no łaził mi te niebieskie, nie potrafiłem określić jego siły. Pewnie błąd, wiecie? Tak teraz jak sobie o tym myślę, to chyba to był błąd.
No ale cóż, zdarza się i tak. Wolę ciebie, będąc szczerym, bo ty jesteś zawsze idealnym dla mnie wariantem do zabierania kontrataków. Ty zbierz to. Możesz zrobić nawet tak, będziesz szybszy, kapusie. Okej. Okay. Poczekajmy do początku tygodnia. Zaprytujemy coś armii. Nie no, kurde, w ruku bram, słuchajcie, no. O, martel się ruszył. Niesamowite. Czekajcie, chyba będę musiał kichnąć. Tak, będę musiał kichnąć. Cieszę się, że mój kot się przynajmniej choć trochę uspokoił, bo dzisiaj już nieźle odpierdala od rana. Co jest najlepsze? Kenning. Trzeba zrobić tak, żeby ci się nie opłacało mnie atakować. No ale możesz. Mimo wszystko mnie zaatakować cały czas. Stracę wtedy kapitol. No, ósmy. Najgorsze jest tak, jak zrekrutujesz wojsko. To mnie najbardziej zaboli. Więc poniekąd liczę, że spieprzysz. Bo jesteś komputerem. Już tej armii po prostu brać nie będziemy, a ja wyjadę Tyrellem zaraz do gry. Pięknie, pobijcie się, proszę. Nie, on jest ewidentnie zgłupiały. Dobra, tej armii nie bierzemy, bo wydaje mi się, że armię mam w tym momencie. Więc o to się martwić nie muszę. Stań. Możesz tu stanąć. Jedyne co zrobisz, to przejedziesz. Po konie. Łyse konie. I stań. Stay zone. O, w ten sposób. Dobra, mamy te rękawice jeźdźca, jeżeli oni nie mają niczego do ruchu, a może tak być, że nie mają, to powinno być to nawet niezłe dla mnie. Tędy się da przejść, ciekawe, sprawdzimy, bo powinno się dać, na papierze przynajmniej. Old Town. Konia ledwie nie zrobisz nawet całego. Jakbyście się pobili... Oj, tam jest jeszcze studzienka, akurat poszukiwałem, więc to dobrze. Pięknie. Zapisz w grę. No, może być na 12, w porządku. Zacznijmy od ciebie. Okej, armia. Jakaś tam jest. Jesteś dużo gorszym czarodziejem. Pozwolę sobie zaczekać. Slow. Ach, paraluż. Kogo chcę odparaliżować ciebie? Przecież się nie wiem odparaliżować. Będziesz miał podejście. No i tak będziesz miał. Dobra. Niestety. Znaczy smok huchnie. Zrób tak. Zajebiście. To teraz sprawa się wyjątkowo uprościła. Bardzo fajnie. Dobra. Teraz ty. Co za biedak. O, rzuć ten czar i spieprzaj, no. O. A to Feller. Westchnął Seller. Chodź. Widzicie, jak przyszedł sobie? Cześć, Maurycy. Pokaż się ładnie do kamery. O, widzicie? Jest Maurycek. Też chciał wystąpić na let's playu. Powiedz, tak, jestem też nagrywaczem. Też mogę być gamerem, w końcu to tylko siadasz przed kamerą. Kocie, to nie jest najmądrzejszy pomysł. To tylko siadasz przed kamerą i gadasz. No więc tak. To jest w ogóle, słuchajcie, dla mnie jakaś karma. No kocie, ale nie, słuchawki to się zakłada do uszu, a nie się je drapie, naprawdę. To jest w ogóle dla mnie jakaś karma, gdzie ja po prostu... Wiecie, nie jest tak, że jestem wielkim fanem zwierząt. Bo lubię pewnie, jak to każdy pewnie w jakiś tam sposób, zwierzaki w miarę lubimy. I po prostu ten kot, którego dostałem, jest tak nie do odchowania, jest takim, kurde, trudnym kotem, jeżeli chodzi o wychowywanie go. Żeby czegoś go nauczyć, to jest takie uparte, takie, kurwa, przemądrzałe. W sensie, i to jest karma dla mnie, za moje przemądrzalstwo pewnie w życiu. Co to było? To jest do zrobienia. Ty nie przejeżdżasz mapy, nie przejeżdżasz. No to elegancko. Tak. Bardzo się bym się ciebie pozbyć. Okej, elegancko. Oby tylko morale nie są. Jak to się mówi, chwal dzień przed zachodem słońca. Tak mówi to słynne polskie przysłowie. 5, 7.
Dobra, żebyśmy założyli może podwójnego kondona na głowę, to zblindujemy i zeslowujemy. Zrobię tak, żeby go zonować na 100 milionów procent. Tak, żebym miał absolutną gwarancję, że nic się tu nie wydarzy, czego bym nie chciał, żeby się wydarzyło. Żadne szarże kawaleryjskie. Nie, wy defendy musicie zrobić. Początek który? Dobra, 9 ginie. W sumie mogłem to zobaczyć. Okej, mam lepszy. Nie pamiętam, co było na tym uniwerku. Tutaj też była jakaś chata proroka. I tu było coś 12 ataku, dobrze pamiętam? Cały czas nie mam. Dobra, zróbmy to. Kilka kamyków sypie wam się z góry. Nie jest to zbyt przyjemne, ale zwiadowcy przynoszą informację o usunięciu się części zbocza i odkrycia żyły kryształów. Dzięki, gro, w końcu dobry event, no. W samą kurwa porę. Pokonaj Fangramy. Tak, tędy można było przejść. Dobra, dobrze pamiętam. Oczywiście, że centaury poproszę. Co to za miejsce? Jeszcze nie sprawdziliśmy. Rekrutuj tu woja, ile się da. I z tym dołem pojedziesz tam. Dobrze. A, ten Lanisport zdobędziemy i powinno to trochę wyjaśnić tematykę. O Jezu, dobrze, zaczyna się klarować, słuchajcie, fajnie sytuacja. Więc jestem szczęśliwy z tego tytułu. Dobra, grzej tam. Ty tutaj idź psocić. Nie wiem, czy dokończymy historię. W sensie, właśnie, z tym kotem. Jest takim skurwolem. No, nie bójmy się tego powiedzieć. No, jest strasznym skurwolem ten kot. Ja wiem, że to jest ogólnie kocie, nie? Że koty raczej nie słyną z tego, że są zwierzętami, które są jak, wiecie, psy i tak dalej, że da się je, wiecie, wychować, ustawić i w ogóle. A ja jestem jeszcze dosyć konsekwentny w wychowywaniu. W sensie, nie mam czegoś takiego, że wiecie, powiem, o, biedny kotek, nie. Raczej jestem konsekwentny, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej staram się być w życiu. I mam wrażenie, że dobrze wychowuję kota. W sensie, w ogóle zwierzęta. Ale no mówię, no ten to jest po prostu, no, chyba nie do zdarcia. Jest tak bardzo nie do zdarcia, że... Dobra, i teraz strzelcie jeszcze raz. Tutaj poproszę nie reskę. Teraz strzelaj. Teraz reska poleci. O, elegancio. I tutaj kto zabije, na przykład. Wybornie. Dawaj mi ten Lani Sport. Naprawdę nie masz tego? Hejst. Fuck yeah. Dobra. Precyzja. To jest miłe. Co tu posiadasz? No, czarne smoczki. To jest fajne. Ja was pewnie podmienię czarne smoki za was w niedalekiej przyszłości. Nie masz sprzedawcy artefaktów. Przez chwilkę myślałem, że masz. A tu masz też czarne smoczki. Nie masz ruchu, to wiadomo, co zrobimy. Później wypuścimy tu bohatera śmiecia, klasycznie. My zaś oczywiście... Sprawdźmy to. Tak. Nie wiem, czy to wygram. Może nie. Super, spójrzcie tam. Dobra. Powinienem już stawić na dole. Tak zrobimy. Trzy, cztery, pięć, sześć. Powinno zaskoczyć. Niestety. Super. No boję się, że tego nie zrobię mimo wszystko. Chciałem tego.
Kończy się moja moc. Zesram się. Znaczy, pewnie dało się tę bitwę zagrać lepiej. No jak widzisz, jestem nawet blisko tej wygranej faktycznie. No nie aż na tyle blisko. Szkoda, jak silnym byłeś bohaterem. No choćby się spłacałeś, to już jest plus. Jutro cię zrekrutuję tutaj. Pur portal zrobimy taki. Gonisz trochę tu wroga. No nieźle, nieźle. Tylko że ja teraz na prędkości archaniołowej tak zwanej, to ja wyfrunę nieźle stąd. Nad świetlną polecimy. Silverhall czarne smoki powiadać. Bogatości. Weź mi cztery harpie. Trzeba się pozbądź. Będziesz dużo szybszy z czterema harpiami. I przejmuj wszystko. Dobra, wybornie. Ty już raz byłeś tutaj, ja pamiętam dokładnie. Old Town. Jaki jest sens, że tu nie ma targowiska, a jest ratusz? Nie wiem. Byłem przekonany, że targowisko jest. Ale widocznie jestem w błędzie. Dorn jest różny od wszystkich pozostałych królestw. Skryte za górami czerwonymi, oddzielone Morzem Dornijskim, chętnie patrzy na wschód, na wolne miasta, niż zachód i północ, a więc resztę Westeros. Przede wszystkim jest najstarszą i najmłodszą krainą kontynentu. Najstarszą bowiem pierwsi ludzie, którzy przybyli do Essos, naturalnie musieli się znaleźć właśnie w Dorn. Najmłodszą bowiem najpóźniej została zjednoczona. Dlaczego tak późno? Pojawił się tak krótki ród, tyle silny, by wymusić na innych ugięcie kolan? Dorn jest niegościnną ziemią. Wiele jest tu piaszczystych wydm, a niewiele jest źródeł słodkiej wody. Ten, kto zdołał takie źródło ufortyfikować, zyskiwał znaczącą przewagę nad oblegającymi. Poza tym kilka rodów zdobyło dominującą pozycję. Toczyli walki między sobą, a także z władcami ościenny kraj. Dopiero przybycie Roynarów, uciekających przed niewolą Walirii, zmieniło sytuację. Pojawienie się wielu nowych sojuszników wzmocniło ród Martellów, którzy zyskali siłę, która w krótkim czasie pozwoliła im na zjednoczenie Dorn. W ten sposób powstało księstwo, bowiem wiele tradycji, w tym tytulaturę, przejęło z tradycji Roynarów. Podobnie jak zwyczaj, by dziedziczył władzę zawsze pierworodny, bez względu na płeć. Dorniczycy są także frywolni, jeśli chodzi o prowadzenie się. Jawnie posiadają kochanków i nie wstydzą się posiadać bękartów. Jedzą potrawy pełne ostrych przypraw i mówią śpiewnym akcentem. W walkach są jednak nieustępliwi i harci. Walczą włóczniami o grotach ze znakomitej stali. To prawda. Dobra. Tu jest czarny smok. Nawet dwa, więc już widzę, gdzie lecisz. Fajnie, fajnie. Wleć sobie, zapraszam. To też jest spoko. Jakby nie widzę przeciwwskazań. Tak będąc szczerym. Na co innego liczyłem. Czemu ja zwojtowałem? No właśnie, dobrze mi ten miecznik mi uratuje temat. A wiecie co, ten slow był chyba głupi. Teraz jak tak o tym pomyślałem. No dobra, trochę mi uratowały morale. Uratowało morale, chyba tak powinienem powiedzieć. Tu defend. Nie przedstawiasz dla mnie większej wartości, ale z drugiej strony mam tyle many, że absolutnie sobie mogę na to pozwolić. O, w ogóle widzę, że gra mnie kocha za dobre decyzje i ratowanie moich ludzi. Ha! Jak zwykle. Już chciałem zgłupieć, już chciałem powiedzieć. Ej, co ty się... No, ale nie mogę tak powiedzieć. Chain Lightning. Miło. Miło, miło. Teraz tylko, czy ty masz zamek, ziomeczku? No tak wygląda sytuacja. Może masz jeden. Tak, masz jeden. To już wiem. Ja mam najwięcej zamków teraz, to dobrze. Seledynowy. Stark. Ale silny. Skurwol. Patrzcie, jak jestem słaby z armii. To o czym świadczy, co? Pomarańczowy mocniejszy armii niż ja. Brązowy, niebieski. Czerwony jest biedny. No he. Ciężko, żeby nie był. Ten Keltigar. A, zrekrutował tego bohatera. Ja go raz pobiłem już. To ty masz gdzieś zamek pewnie na północy bardziej. Pewnie stamtąd, że tak powiem, prowadzisz swoje inwazje na moje ziemię. Ciekawe, czy masz właściwy zamek dla swojej frakcji, czy też nie. My się pofatygujemy jeszcze ku północy. I to jest dla mnie fajny czas, bo to jest czas, wiecie, na odbudowę. Mam wrażenie, że mogę się teraz nieźle odkuć, jeżeli chodzi o armię, bo nagle mam dużo potencjału rekrutacyjnego. Może w ten sposób to nazwę. Mam duży potencjał rekrutacyjny, za to nie mam dużo wrogów teraz obok siebie, więc nie powinienem wytracać teraz w tym momencie armii. To powinno się tak zgrywać.
To nieźle. To jest ten czerwony cały. Brązek się kręci. Dobrze, ten Stark jest na samej północy. Teraz się pomarańczowym zajmiemy, myślę. Ustabilizujemy sobie sytuację na froncie tu na północy. I zajmiemy się... martelami, pewnie. Bo to jesteś ty. No dobra. Masz budynek do Harper. Dlaczego tego nigdy nie przyjąłeś? Co najmniej to intrygujące. Zrób tak. Zrób tak. Nie pamiętam, co się na tym uniwerku uczyło. No miałeś książkę czarów. Już chciałem ci powiedzieć, że mam nadzieję, że to zrobiłeś. A kula od ognia. Nie rzucam niby dużo czarów od ognia, ale z drugiej strony co mi szkodzi, nie? Powinienem to gdzie indziej zostawić. To powinno być czyste, znając świat. Znaczy, nie ukrywam, żebym się ciebie pozbył. Chętnie. Tu masz monków i całą tą resztę tałataństwa. No, przydasz się zawsze tutaj, jest trochę do zbierania. I odblokowywania. To jest jakiś plusik. To będziemy mogli zdobyć, to nie jest trudne miasto do zdobycia. To też nie jest trudne miasto do zdobycia. Ja wolę tutaj poekspić, polutować. Tym drugim bohaterem, Tyrellem znaczy się. To jest dobre. On ma chyba też... Nie pamiętam, jakie są rycerze z szansą na skillsy. Tego nigdy nie pamiętam tak dobrze. Ale jeżeli się nie mylę, często mi się zdarzała logistyka na tym... Na Mullichu. On ma chyba ten... Znaczy, to jest rycerz, więc to nie jest należne dla jednostki, co należne jest to tylko i wyłącznie dla... grupy bohatera. Grupę mam tu oczywiście na myśli jego klasy. I tak... Rycerze nie pamiętam, jaką mają szansę. Wiem, że piraci mają dużo. W sensie piraci dzikowowi mają bardzo dużą szansę na logistykę. Chyba forteca też ma... Nie, forteca. Cytadela chyba też ma sporo szans. Nie pamiętam wszystkich. Kiedyś się tego uczyłem, ale bardzo dawno temu. To jeżeli chcielibyście mnie gdzieś zagiąć na wiedzy z Heroesów, to właśnie na tym polu. Jakie ma szanse na jakiego skilla, jaka klasa. To tutaj jestem najgorszy, jeżeli chodzi o moją wiedzę Heroesową. Nie, że gdzieś tam jestem bardzo dobry, ale uważam, że sporo wiem, jeżeli chodzi o Heroesy. Może nie zawsze wszystko wykorzystuję, jak pokazały niedawne wydarzenia. No i nie odrabiam lekcji, to zdecydowanie. Patrzcie, jak to się zwraca. Kurde, w szkole podstawowej też nie odrabiałem lekcji, w gimnazjum później też i tak dalej. Ale mnie żeś wymanewrował, w sensie jak dzieciaka. Kurde, dałem jak pizda zrobić. Ale jak wezmę to powiem cię zrobić. Kurwa, no nie. Mówisz zamek z czarnym smokiem. Kurwa, tak bardzo ci go nie chcę dać. No, mam czarnego smoka, ci zrobimy tak. Zrób mięso. Żebyś się namęczył. To jest biedo bohater, tutaj nie ma problemu. Jak rośnie siła armii, jak teraz porekrutowałem się troszkę? Nie rośnie. O czymś to świadczy. Starka się boję z jego armią. O czymś to świadczy. Najwięcej bohaterów. Czterech, czyli gracze w ogóle nie grają na dużą ilość bohaterów. To ciekawe. Nie no, nie zrobisz tego miasta. W sensie wiem, co jeszcze powinienem zrobić, jak już się chce bronić tak rzeczywiście. Florent, Redwane. Chyba serio. Niezłe skillsy, muszę powiedzieć, ziomy. Tego nie chcę. Zrób coś takiego. Coś takiego. Wiadomo, nie odwinie go to od ataku. No ale może trochę pomoże. No pewnie. Zrobimy w tym miejscu atakową. Bardzo bym się ucieszył, jakbyś wszedł do zamku. Mass Shield. A, dobra, jesteśmy w takiej lokacji, że co możesz Mass Shieldowy. Nic mi nie zrobiłeś tu. Też umiem rzucać czary masowo. Możesz. Fajnie, fajnie. To ci nic nie zrobię, nawet jak ci zabiorę ten kontratak w takim razie. Królestwo za strzelanie w smoka. Zajebiście. Dobra, wiecie co? I tak się widzę, że... No właśnie, to się nawet skończy w tej turze. Już chciałem klikać kół, ale... Siedzi.
Dobra. Domknijmy tematykę naszego wroga tam. Tak sobie pomyślałem. Och, ustalnik z nocnej straży. Ten zakon zajmuje się obroną ludzi i mieszkańców przed atakami dzikich, a podobno i większym złem. Ma on swoich zaprzyjaźnionych braci, a także wydzielony teren na ziemi północy, ale zawsze domaga się dodatkowego wsparcia. Oczywiście nie zamierzaliście go dawać, ale ten chytru zaczął wam opowiadać historię straży. Doszedł do opisu panowania 35. komendanta, mimochodem dodał, że było ich więcej niż 800. Wtedy poddaliście się i wysłaliście wsparcie. Śmieszne. Nawet się uśmiechnąłem. Zróbmy sobie save 14. Gdzieś dzisiaj ani razu nie przeczytałem gry. To jest dopiero wyczyn, rzekłbym. Ma slow po frunie, więc zaczekajmy sobie. Co kontruje ma slow? Ma haste. Wyleć sobie, dobrze, zapraszam. Never gets old. Wyjdź dalej. Młodzieżowo. Poproszę go tutaj zmiękczyć. Dobra, bierzesz uderzenie. Ło! Siadło! Dobra. Powinniśmy się zacząć w krzesze zaraz. Dobra, nie zabijaj go. No nie, nie zabijesz go, spoko. Ciebie. No, fajnie, że tam strzelasz. Teraz poproszę wskrzeszonko. Nie jest to dużo. Slow. No, zapomniałbym o tym. Powinienem był zblendować go, ale już. Niechaj będzie już sobie. Chuj mi z tego wskrzeszania przyszło. Dobra, 20 to. Nie jest dużo. Fajny bohater zbity przynajmniej. Szał. Kogo to obchodzi? Dobra, tu kończymy. Dzisiaj się kończymy jako youtuberzy, też prawda. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa!